Dzień dobry, kochani. Dobra, my siedzimy w taksówce, trochę to wygląda kijowo, ale niestety muszę tak trzymać, no bo Dawid siedzi z przodu, to nas nie filmuje, więc dajcie łapkę w górę. I zostawcie suba. No, a my jedziemy tam, gdzie no, jedni piszą, że jest otwarte, drudzy piszą, że jest zamknięte. My już w sumie sami nie wiemy, ale taksówkarz nas wiezie, więc ciekawi jesteśmy, czy rzeczywiście jest zamknięte, czy otwarte, bo chcielibyśmy bardzo tam pojechać, szczególnie dzisiaj, w ten dzień. Zaraz wam pokażemy, co się od rana już stało. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jezus, myślę, że życzenia, jest moje życzenia, myślę, i wszystkie będą się spełniać. Pięknie. O Boże Święty! Balkon, otwórzcie, bo tu jest alarm! O Jezu, szybko na balkon! Jezu! Patrz, nie chcę się zdmuchnąć, to znaczy, że życzenia się spełnią. To ciężko powietrze złapać w tym Dubaju! No ile będę... Ale żeście mnie w konia zrobili. To znaczy, że będą nieskończone życzenia. Patrz, one się nie gaszą, ty. A kiedy mogę jeść? Już możesz jeść wszystkiego, no i nie, jeszcze się nie... Papierne może się zbierać. Nie, bo to gaz, to jeszcze będzie się palić bardziej. Dobra, chyba nie. A ta jedna natrętna, kurde, chyba będę żyć długo, cholera jasna, zobacz jak się kopci. I to różowa. No to moja. No. Dobra, kochani, bardzo wam dziękuję, ale jesteście kochani, dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Jezu, ale zjecie ze mną. No zjemy, chodź kochani, jeszcze coś, jeszcze zobaczyć. No? Co zobaczyć? Proszę, nie chcesz, nie chciałaś mi powiedzieć, co chcesz, to my chciałam zrobić ten. Ja będę z plecakiem podróżować teraz? No. O Boże. I czeny, czeny. No to zakładam i jedziemy w podróż, tak? Tak. Nie, co w środku jest? Mogę rozpakować? Nie chcesz chyba. No, czasem. Gorzej, że nie wiem, czy... O, ja pierdzielę, nie mogę. Jezus kochany, nie wierzę! Nie wierzę, jesteście nienormalni, ja pierdzielę, nie wierzę! Naprawdę? No. Jezu, moje wymarzone buty. No, tylko nie wiem, czy nie za dużo. Matko Święta, jakie cudowne, zobaczcie, nie wierzę! O Jezu, jak zajebiście! Jakie cudowne! Wiecie, że ja kocham buty, ja kocham buty! Kocham was po prostu, Jezu, ale ja bym się cieszyła tylko z tych świeczek, ja które... Ja wiem o tym. Przecież wy nie musieliście. No co, zobacz, jakie fajne, przyjmiesz. Gdzie za duże? Gdzie tam? Idealnie, zobacz. I co, będziesz panować po Dubaju w nowych butach? A ja... Ale wyglądają takie, kurde, masywne, a są takie leciuteńkie. No co? Habibi, come to Dubai! Balony i wszystko. Ale że się mnie w balona zrobili. Ja tu se siedzę. Tam mi napisała kartkę dzisiaj rano. Zobacz tą kartkę. Napisała mi, jak wstałam rano, na papierze toaletowym. Zaraz wracam i strzałka na dół. To jest uśmiech. To napisała mi. A gdzie poszedłaś? Yes. Nie no, zajebiste, ja pierdzielę, ale piękne. Proszę, proszę iść po świeczki. Nie no, cudowne. No fajne, kurde mole, fajnie, że się podoba. Piękne, ale jakie wygodne. No. Jezu, dzisiaj idę mi na spacer. Zimno, gorąco, nie gorąco, w dupie to mam. Będę szpanować. Najlepsze, kochani, jest to, że właśnie przyszedł pan. I włączył nam się alarm. Znaczy, nie chcę tak za bardzo go pokazywać, wiecie jak to jest, co nie? Żeby później nie było spiny. Ale włączył nam się alarm i teraz nie wiemy, czy po tych świeczkach nam się włączył ten alarm, czy po prostu jest coś nie tak. No zaraz naprawię i będzie dobrze. Dobra, ja wam pokażę w tym czasie. Widok tutaj z okna, ale to już widzieliście. Tylko nie chciałam, żeby ten pan widział, że kamery włączył. Jezu, co wy wymyślacie od rana? Ja ale teraz nie wiem, jak to założyć, bo to trzeba tak wsunąć. Nie, tak nie założysz, bo to trzeba tak wsunąć, ona jest taka na włosy właśnie.
twoje. I usuniemy. Zaraz mi zedrzesz skórę, ja już to widzę. Nie? Źle się uczesałaś, warkoczeki były lepsze. Czekaj, czekaj. Być tak. Czekaj, do lustra, może no, ja sobie sama wsunę. Ja sama to wsunąć. Ale co, tak mamy iść? No, no co, jak zwariowaliście? Przez cały Dubaj będziesz tak chodzić, królowa. Gdzie? No co wy? Królowa jest tylko jedna. Kurde, już butów nie mogę założyć, bo 47 nie, stopni. Nie, to musisz tutaj na górę, tak patrz jak to się... A, bo to jest takie wąskie. Tak, i to tylko na górę tutaj tak wsunąć. Czekaj, czekaj. A, kurde. Trzeba się ja bym nie mogła być królową, ja pierdzielę. O! Pięknie. No i co, kochani? Znaczy, nie przejmujcie się tym, że rano żeśmy wyglądali trochę jak kupa, ale to z tego względu, że nie byłyśmy wymalowane, wypindrowane, wymakijażowane i tak dalej, bo dopiero wstałyśmy. Mnie zaatakowali od rana po prostu, ja byłam w szoku. To jest aż nienormalne. Nie, no, nie chcę tam iść, bo wiesz co? Jest 47 stopni, jak ten metal się nagrzeje, to ja się poparzę i mi tu tatuaż będę miała taką nie, kreskę. Nie, na pamiątkę. Jest, ale co, pięknie, kochani. No powiedzcie sami, czy nie jestem królową tych dwóch serc? Rozruszyli mnie naprawdę do łez dzisiaj. I tak już nie zdejmiesz. O, patrz, ty. Ja jestem spryciula. Tutaj kładziemy. Tak. Jak wrócimy, to założymy, a dzisiaj wychodzimy i zabierzemy was wszystkich tam, gdzie jest po prostu pięknie, kolorowo. Mam nadzieję, że jeszcze będzie tak, jak ja pamiętam. Więc, a, co będę gadać? Chodźcie ja po prostu się nie z nami. Mogę wyczekać. Skarpie. Myślisz, że będzie otwarte czy zamknięte? Nie wiem. Patrzę, bilety nie da się kupić, a opinie na Google są, że jest wyśmienicie. I to sprzed 2 godzin na przykład, co nie? No to mega dziwnie. No dobra, jedziemy, zobaczymy. Kochani, z jednej strony jesteśmy bardzo smutni, bo przejeżdżaliśmy koło Miracle Garden. To jest taki ogród kwiatowy. Ponieważ ja mam dzisiaj urodziny, więc myślałam, nie lubię kwiatów ciętych, ale sobie pooglądam chociaż te piękne kwiaty, bo byłam tam chyba 3 razy. Ale niestety. Zawsze bardzo mi się podobało, ale niestety jest zamknięte. Ponoć robią jakieś renowacje, no ale chociaż... Jakieś ma być nowe, więc... Wiecie, jechaliśmy tutaj daleko, co dosyć, co no nie? Daleko od nas, więc trochę żeśmy trzęśli dupą, że w ogóle wszystko będzie zamknięte, co nie? No ale jednak na to, co jest otwarte, chociaż będzie troszkę... Pięk. Chociaż troszeczkę nam po prostu, jak to się mówi? Ja zrobi jestem bardzo wrażenie, wzruszona. No. Myślę, że na ja was też zrobi wrażenie. Cieszę. Więc chodźcie z nami. Jesteśmy, kochani, w przepięknym ogrodzie motyli. Tu są te motylki za szkłem, żeby pokazać, ile motyli na świecie i jakie one są przepiękne, chociaż bardzo krótko żyją. Ale wejdziemy oczywiście zobaczyć też te żywe motyle, które są tutaj, a niektóre mają tak przepiękne kolory, że nie da się inaczej, jak tylko je kochać. Wiecie co, ja kocham tu być, ja mam po prostu łzy w oczach. Ja wiem jeszcze, jak byłam tu pierwszy raz usiadł mi taki niebieski motyl na twarz, to było takie niesamowite przeżycie. No a drugi raz jak byłam, to też taki niebieski u mnie usiadł tutaj na rękę i się zesrał, ale wiecie co? Nawet to mi nie sprawiało żadnej trudności, bo naprawdę one są tak przepiękne, więc zaraz wam pokażemy, jak one tutaj pięknie latają i siadają na nas. Może będziemy mieć szczęście, zobacz, tam już siedzą na cytrynkach, na jakichś fajnych, mają takie skórki pomarańcza. Można nawet tutaj sobie na przykład posmarować na rękę taki sok z pomarańcza, tutaj na rączkę i wtedy one przyjdą i usiądą. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Chodźcie, tam jest taka klatka, gdzie można usiąść i zobaczyć. One też w środku tam latają. Czyli jest tego tak dużo, że nawet nie potrafię wam powiedzieć, jakie to jest cudowne. To jest fajne, on tak jakby troszkę drapał. Zajebiście. Zaraz mnie troszkę tak podrapie, może mnie troszkę pochodzi. Zobaczcie, może ja dobrze smakuję. Ładnie siedzi, co?
może się rozłoży zaraz, bo po mnie chodzi. Tak czuję, jak on, wiesz, chodzi troszkę. Ale nic nie robi, co nie? Jest jakiś taki dziwny, co nie? No fajnie. Ale też ładny. Ale ma takie uszkodzone ma chyba. Troszkę. No właśnie, bardzo dziwnie. Ale mnie kochają motyle, po prostu kochają. Chcesz na rękę? Czekaj. No. Nie, on poczekaj, nie chce. Nie, no daj tak. Dobra, on idzie dobra. Na ciebie. Nie, wejdzie na ciebie, wejdzie, spokojnie. To spokojniutko, nic nie rób. O, i masz. Ładnego skarbie. Skąd ty takiego wziąłeś ładnego? Siedział sobie, to go wziąłem na palce. Przepiękny jest. Ale przeżycie, co? No. Niesamowite, kochani. Naprawdę, jak będziecie tutaj, przyjedźcie tutaj, bo tu jest po prostu cudownie. Kocham motyle, po prostu kocham. Andrzej, jakiego ładnego dorwała, taki, jakieś takie punkty. O, poleciał. Ty, biją się na twojej głowie, skarbie. Biją się o mnie, słuchajcie, na mojej głowie. Zobaczcie. To poleciał. A tamten dalej łazi po mojej głowie. Ciekawe, co on tam chce. Kochają Adriannę główkę te motyle. Już poleciał. Dalej łazi po mojej głowie? Co ty mówisz? Ja go przez te warkoczyki to tak nie czuję, nie? Gdzie on łazi znowu? Znowu na głowie. Znowu na głowę? No, chcę iść na głowę. No mówi na głowę wszystko. Nie, inne. Jak już wiecie albo nie, kochani, tych motyli nie dotykamy za skrzydła. Ja to pamiętam, jak mi mówili o tym w przedszkolu. No ale tutaj też są takie znaki, żeby tego nie robić, ponieważ motyle na skrzydłach mają taki specjalny pył. I jak ten pył, coś się z nim stanie, no to one nie mogą latać. Przez to te skrzydła im się uszkadzają. Więc bardzo ważne jest to, żeby... Patrzcie. Wow. To jest takie fajne uczucie, naprawdę. Zobaczcie, na przykład tutaj mamy niestety takiego motylka, którego ktoś dotknął. Zobaczcie, tu gdzie były palce, widać dosłownie takie, no taki, że jest uszkodzony. Widzicie tutaj, w tym miejscu. No i to powoli te skrzydła mu odpadają, niestety. Motyle mogą żyć parę tygodni albo parę miesięcy, zależy jaki to jest motyl, jaka to jest... Zależy jaki to jest gatunek. Niektóre tak. Potrafią żyć dłużej, ale... No niestety zazwyczaj mają jak to krótkie życie, owady. Ale są przez to tak przepiękne. Te ich barwy odstraszają oczywiście drapieżników, tak, które chciałyby na przykład je zjeść, tak jak my. Zobaczcie, jaką pełnił funkcję estetyczną. No, wygląda to naprawdę niesamowicie. Tam jest taki jeden niebieski, kurde, na podłodze aż się napatrzyć, do tego nie mogę. Jak motyle smakują, dlatego słuchajcie, jak one na nas siadają, bo smakują przez oczywiście swoje stopy. No, co przez jest, nóżki, co jest niesamowite. Dla nas takie dziwne, oni tymi stopami dosłownie próbują to, tak jakbyście językiem coś dotykali. Wow. O, w taki sposób, jak usiądą tutaj, to albo im to smakuje, albo nie. I ja wiem, że moje włosy im bardzo smakują i ta ręka im bardzo smakuje. A dlaczego im ta ręka smakuje? Zdradzę wam tajemnicę. Ponieważ podeszłam do jednego pomarańcza i posmarowałam się takim pomarańczem. I one zaczęły na mnie siadać, bo czuły coś słodkiego. I w ten sposób w ogóle nie chciały ze mnie zejść, bo myślały może, że jestem takim właśnie kwiatkiem jakimś, wiecie. Takim dużym? A nie, no wciąż malutki. A ja co, z miasta jestem czy ze wsi? Ja jestem z miasta, więc duży kwiatek, no. Nie przesadzaj, nie rób ze mnie takiej siatmeni. Ale myślisz, się mówi kwiat, a nie kwiatek. No bo ja jestem taka miastowa, że mówię kwiatek, kochani. Nie, no ogólnie ten, kto ogląda i zacznie tam mówić, nie, jakie szkoda tych motyli, nie jest ich szkoda. Naprawdę oni tu mają fantastyczne warunki, w których mogą żyć. Jest instrukcja, jak te motyle dotykać, w jaki sposób tutaj chodzić, żeby przemieszczać się naprawdę malutku, żeby dać im szansę sobie posmakować, zobaczyć, kto to jest. One są oczywiście bardzo ciekawe, tak jak każdy inny zwierzak na nas jest ciekawy. Które jest malutkie, na przykład osy, pszczoły i tak dalej, też są ciekawe, jak my smakujemy, dlatego do nas ciągle mną, nie? A najbardziej ciekawe są te, kto? Ja. Gdzie? Komary! No. One to już w ogóle nas chcą tylko zjeść. No, troszkę Angie już tak chce, zobacz, na Angie siadają motylki cały czas. Ale masz piękny, chyba posmakował cię. Jakie perfumy dzisiaj użyłaś? Te same. Te same, co moje? A, no to widzisz.
Perfumy też pomagają, bo oczywiście mają niesamowity zapach, to wiadomo. Ale one już siadały tu na klatce piersiowej. A były takie, kiedyś jak ja byłam, były takie motyle, słuchajcie, o takich niebieskich skrzydłach. Ja tego motyla szukam, bo pokażemy wam takie zdjęcie, jak kiedyś tutaj byłam właśnie z takim dużym motylem, który siedział na mojej twarzy. A był ogromny. No właśnie. I chciałabym znaleźć, czy oni jeszcze te motylki mają. Dlatego to są trzy hale, z których można przychodzić. Wchodzi się oczywiście na początku tam, gdzie pokazywaliśmy wam te wszystkie motylki, które są w obrazkach. I tu są trzy hale motylowe. My jesteśmy w tej pierwszej dalej. A, to może tam dalej będą. No dlatego chcę zobaczyć. No. My jesteśmy dopiero w tej pierwszej, więc dobra, musimy jeszcze... To musimy tylko nie jeszcze możesz już wrócić, co nie? O. No, także zrób to zdjęcie, jakie chcesz zrobić zdjęcie i ponagrywaj wideo, bo jak wejdziemy do następnej, będą może inne motylki. No to idziemy. Idziemy. Wchodzimy do kolejnej hali. A tutaj zobaczcie, fajnie to naprawdę zrobili. Miejsca są do zdjęć, takie wielkie jakby wróżki, wiecie. Cudownie to wygląda. To jest ta druga hala. To są te ogromne niebieskie. No i tak latają szybko, co? Jak takie ptaki. Ja mam cudowne urodziny. Ja jestem najszczęśliwsza dzisiaj, naprawdę. Jezu, ja jestem pod wrażeniem. Trzeba złapać jakiegoś, słuchajcie. Patrzcie, jakie to jest duże. Nawet nie można ich złapać. Zobaczcie, jak latają szybko. Tutaj chyba mają jakiś okres rozrobczy. Naprawdę, chyba muszą być w jakimś trakcie rozmnażania, bo tak szybko latają i zazwyczaj jeden goni drugiego, co nie? Nigdzie nie ma takiego, co siedzi. To jest dziwne. Udało mi się złapać takiego, zobaczcie, niebieskiego. On jest jak moja koszulka, naprawdę. Jezu. Co prawda ma uszkodzone skrzydło, ale zobaczcie, jak wygląda. Idę do Adrianki. Kochanie, też mam. Poczka też ma. A mi siedzi na twarzy, zobacz. Leci drugiego? O, jakie cudowne. Kolejny nagłówkę wylądował, kochanie. Wow, co tu się dzieje? Patrzcie to. Trzy naraz latają. O, ja dziękuję. Takie cudowne. Co? Już nie ma. Chciałam ten go posadzić na ten, na krzaczek. Powstał mój tatuaż z motylami tutaj, z tego względu, że jak wtedy byłam w Dubaju, one właśnie mają taki kolorek jak te motylki, które tutaj fruwają,
byłam tak zafascynowana, jak pierwszy raz tutaj byłam, że powiedziałam, że kiedyś właśnie wytatuuję sobie motyle, żeby one były widoczne u mnie, bo to jest tak cudowne wspomnienie. Właśnie tutaj są te wszystkie motylki, które będziemy jeszcze widzieć, albo już widzieliśmy, jak te niebieskie, z jakiego kraju one pochodzą i skąd oni mają. No, my jesteśmy tak pod wrażeniem, że ja nie wiem, co ja mam powiedzieć naprawdę. To jest ten ładny, co ci uciekł. Przed chwilą się otworzył, ale patrzyłeś trochę. Tak? O, no masz. To są te beżowe? Mhm. A. Cześć. Jak się masz? Twój się patrz, 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 patrz. O, jakie cudowne, o kurde. Angie też taki był. Piękne. Ale zobacz, tutaj z tej strony też jest cudowne. Jak oczy jakiegoś zwierzęcia. Tak, naprawdę cudo. Jak się obróciłeś, dalej siedzą. Kochają mnie. Ale super. Pięknie tu jest. O, Jezu, patrz, i tutaj przyleciał do ciebie. Nie, dalej siedzą? Ja nawet nie zwracam już uwagi. Dobra, wyszliśmy stamtąd, kochani. Jakie to jest uczucie? Wiecie co, jak chodzą po nas, to jest tak, jakby ktoś cię tak leciutko bilgał, tak drapał nieraz, co nie? Tak smerał. Ale na przykład na policzku, czy gdzieś tutaj, w niektórych miejscach na nogach, było to nawet nieprzyjemne takie troszkę. Tak jakby one się kleiły i nie mogły się oderwać. No niekomfortowe, tak. Bo to one są takie lekkie, ale jednak je czuć. I, znaczy te nóżki mają takie jakby, one są na pewno chropowate. Tak. Bo to tak czuć, jak one chodzą, to tak jakby naprawdę to było chrobowate. Porównując do chrabąszcza, no to wciąż nie jest chrabąszcz, ale czuć po prostu. A co po tobie robił kiedyś ten, nie po tobie robił, tylko po tobie chodził kiedyś chrabąszcz? No przecież zbierałem ci, opowiadałem, jak to w szkole braliśmy do słoików po koncentracie chrabąszcze i zamykaliśmy je, wsadzaliśmy koleżankom do plecaków i na przykład całej lekcji fizyki nie było dzięki temu. Aha, ale po tobie one nie chodziły, tylko po kimś innym, tak? Nie, no po mnie też, oczywiście, przecież ja je zbierałem z kolegami, no to co? Ale to grzeczny byłeś. Ale chciałam Dawidowi posadzić jednego motylka na policzku, to nie chciał na twarz. Nie, bo nie. Ja bym go strzepnął. No. Nie, na twarz to nie, no gdzie ale tam? Ale chyba to tak. On to jest taki delikutaśny. Ty, tam, zaraz tak, ci... Tak, ręce trzeba myć 10 razy, zanim się go dotknie i tak dalej, nie? No. No i... O, patrz! No przestań, no to przestań. Do cholery. Ja jestem twoja żona, ja mogę kurde wkładać sobie gdzie chcę i do ucha, i do buzi, i wszędzie, nawet do nosa mogę ci włożyć mojego palca. Będąc twoim mężem, pamiętaj, że mam takie samo przyzwolenie. Ale ja wcale nie mówię, że tak nie jest. Ja mówię tu i mówię tu, a ty zaraz nie wiadomo musi być gdzie. Tu i tu. I tam. No. Angie w ogóle nie chciała stamtąd wychodzić. Nie, tam było tak. Ile tam czasu byliśmy? Długo. Ponad 2 godziny byliśmy w środku.
Ale wiecie, ile kosztuje? Czy to jest otwarte cały rok? Tak, jest otwarte cały rok od godziny 9 do godziny 18 i kosztuje 65 dirhamów. 55. Chyba. 55? Tak, za osobę dorosłą. A, no rzeczywiście, 55 za osobę dorosłą. Nie wiem ile na dzieci, bo ten nie sprawdziliśmy. Dawid już nie podlega. Ale wiecie, można to wszystko sprawdzić sobie w internecie. Tak czy inaczej uważamy, że warto tutaj przyjść i przyszliśmy tutaj, wychodzimy, która jest godzina? 17.33. I słuchajcie, to jest ta pora, o której już warto stąd wyjść, bo na samym końcu te motyle kładły już się tak jakby spać. Ale i one się, siadały dosłownie wszędzie i się przyczepiały i nie trzeba było ich ganiać. Nic robić, one po prostu siedziały tylko i sobie kimoliły, na wszystkich siadały i kimoliły. Chciały po prostu już iść sobie tak, spać już się nie dało zdjąć i koniec, więc dlatego może myślę, że to jest tylko do godziny 18:00. Tak, otwarte, bo motyle po prowadzą życie dzienne, a ćmy nocne. Co no też właśnie, a ciem tam nie było. No jak nie? Były te była ćma? A co, taka duża jedna? Że nie by ja, tak? Kochani, że dzisiaj są moje urodziny, więc wybaczam wszystko. A my gdzie jedziemy? Ja powiedziałam. To dalej. Dzisiaj będę jadła tutaj steka. Tak i jest. To takiego, jakiego ja lubię, jakiego ja tu jadłam już wiele razy. Jestem ciekawa, co oni powiedzą na tego steka, więc to jedziemy z powrotem. A skąd my weźmiemy teraz Ubera? Muszę zamówić. Samolot, a, helikopter. Bo tu wiecie, przez to, że ten ogród kwiatowy jest zamknięty, nie ma tu tyle taksówek, no, więc możemy mieć trochę problem. Andrzej zgubiła kasę. O, właśnie nie wiemy jeszcze, nie, gdzie, nie. Gdzie nie może, zgubiłaś może kasy. Może w portfelu zgubiłam. No musimy poszukać, ale może tak być, że zgubiła kasę. A może być, że zgubiłam. Albo ją, albo nie wiem, co zrobiłaś. Poszłaś do sklepu o 7 rano i wydałaś na pewno te na pieniądze, pewno. A później do mnie mówiłaś, na że ten, że nie tyle. Masz. No. No. Tak to jest, jak się robi prezenty za drogie. Cholera. Oj, tam idziemy naprawdę nie ma za drogie. Dobra, spadaj, sprawdzam muszę. Spadaj. Dobrze, kochani, idziemy. Panie. No to spadła, no. Ja się słucham. Dobra, a, idziemy, ja się kochani. Słucham. Jedziemy. Prysznic, takie mini, wiecie, tylko buzia. No i jesteśmy w końcu coś zjeść, kochanie. Jaki szybki, kochanie, jaki szybki. Połowę rzeczy byś zapomniał, byś nas nie miał, co nie? Zrób jeszcze to, a weź jeszcze to, spakuj jeszcze to. Nie, kochanie, tak żarty żadami. Pojechaliśmy szybko do domu, taksówka 20 minut, więc szybko, ciutko nas facet zawiózł. Mieliśmy aplikację, zamówiliśmy, więc nie było żadnych problemów. Taksówka kosztowała 55 dirhamów. Tak jest. Stamtąd. Więc to cena taka normalna, bym powiedziała. Jak w Polsce. Tak. No a teraz jesteśmy oczywiście na steku i nareszcie mogę wam powiedzieć, że to będzie po prostu przepyszne. Ale Dawid oczywiście burgera jak zwykle, tak? No tak, bo ja lubię, a steka ty nigdy nie dojadasz, to ja dojem. Ale to nie jest taki stek, że ja nie dojadam, kochani. Nie wiesz sobie, że tutaj coś zostanie. Ja sobie ty spróbuję tylko. Ty nie wiesz, że tutaj coś zostanie. Ja byłam ostatni raz w Dubaju 4 lata temu. Tu nic nie zostanie, kochani, nic. No dobrze, to najwyżej ja zamówimy kolejnego steka. Ale obsługa bardzo miła, naprawdę, Jezus. To jest ta restauracja JBR, na której wam mówiliśmy, co nie? Patrzcie, jakie fajne, to jest taka loża. I jak jesteście więcej osób, to możecie się najeść. Tak, no teraz tak nie ma ludzi, wiecie, jeszcze jest taka pora względna, nie wiem, która jest godzina, bo nie mam gdzieś 18 chyba, tak to się wydaje, że zrobiło się ciemno po 18 chwili. No, 18.34. Tak, a oni są przyzwyczajeni przez to, że tu jest tak gorąco, jeść po prostu bardzo późno, więc no jeszcze nie ma tyle ludzi, ale normalnie jedzą tu steki bardzo często i ceny są w sumie spokojne. Więc ta restauracja, kochani, znajduje się tutaj, jest tuż przy głównym deptaku. No i co, pan nawet nam przyniósł picie, jak powiedzieliśmy, że musimy się dotlenić. Spoko, tak, co, tak. Skarbie? Przyniósł nam picie, powiedział, że jak chcemy więcej lodu, to nam przyniesie. I żebyśmy nie brali tego z powrotem, jakby skończymy na zewnątrz, że on przyniesie to znowu do środka i nam postawi, no naprawdę.
rewelacja. Dostaliśmy mini czekadełko, nie wiem co to za sosik skarbie. No. Spróbować. Nie wiem co to jest jakiś... No ryba w puszce. Co? Jaka ryba? Co ty gadasz? Ale to jest chyba masełko. No, tak. Będziemy jeść. To jest guma do życia. Tak wygląda mój burgerek, kochani, ale bułeczka fajna, naprawdę. Kolesław, tutaj onion ringsy, fryteczki, także stek, mojej ukochanej stek. Ja jestem zachwycona. Ta przystawka była jaka dobra, żebym zjadł kolejną. Wiecie co, to taki sosik pomidorowy, w środku takie małe pulpety, wołowe oczywiście, i cebulka, i chleb, i masło. Palce lizać. Jeszcze mamy tutaj takie sosy, co możemy sobie wziąć. Skarbie, który sos chcesz? Pieprzowy tylko. Co? Pieprzowy. Pieprzowy. No bo popieprzono. Pieprzone. Smacznego. Dziękujemy nawzajem. Ale będę jadł. No niebo w gębie to jest, po prostu niebo w gębie. Taki sam jak 4 lata temu? No to sztos. Zobaczę tą cebulkę. Te onion ringsy są takie inne niż wszędzie, co nie? Takie bardzo cieniutkie i tak jakby jedna cebulka. Bardzo fajne. Angie, jak ci smakuje? Jeszcze gryzie. Spróbuj tego steka skarbie. Sosik. Dawaj skarbie. Spróbuj. Dam ci, nie jestem taka. Ale dobry. Rozpływa się w ustach, co? Rozpływa się w ustach i do tego... Jest chyba robiony na grillu, gdzie jest prawdziwy węgiel. Bo ma taki smak właśnie. Pychota. Czas skosztować tego burgera. Dodałem sobie sosu barbecue, bo uwielbiam. Kurde, jak ja kocham jeść skarbie, jestem w swoim żywiole. Bardzo dobry. Wziąłem medium. Dałbym tu jeszcze jakieś sałaty. Taki suchy jest, mimo tego, że mięso wziąłem taki wiesz. Dalej ci jakąś sałatkę. A, no tak, dobra. Czyli po to no, jest ta sałatka. Teraz będzie dobre. Ale dobre, takie domowe. Sztosik. Kolesław taki jak w Polsce. Zajebiste. Słuchajcie, kochani, ja już wszystko zjadłam, naprawdę. Nie da się nic zostawić. Ostatni został mi ten krążek cebulowy. Ale zobacz jak Angie. Ty byłaś Angie weganką czy wegetarianką? Byłam wegetarianką przez 10 lat. Zaczęłam jeść mięso u niej, bo ona tak pysznie gotuje. O. I o. To się nazywa komplement. Kurde, widzisz co? Ten burger wydawał mi się taki mały, ale ja się tak najadłem, że nie dam rady wsuwać tych frytek już. Aż się sam zdziwiłem. Ale było takie mięcho. I większe niż ebuła, więc no naprawdę spoko. Jezu, to jest fajne. Poprosiłam o rachunek. Pan powiedział, że rachunek jest tutaj. Trzebujemy tylko zaskanować. Wi-Fi mają oczywiście za darmo. I skanujemy sobie i wyskakuje nam rachunek na telefonie. Fajne, co nie? Chciałam wam jeszcze szybko pokazać, jak tutaj wygląda. Można sobie wybrać po prostu mięsko, jakie chcecie. I oni wam to zrobią. Jest po prostu tak pyszne. Nawet kiełbasę mają. Zobaczcie. Znaczy, nie wydaje mi się, że ona by była taka jak nasza śląska grillowana, bo tu świni nie sprzedają. Ale po prostu wygląda to wszystko zajebiście. Piękna restauracja. A! We have a jerky rib, mam like biltong now. Zobaczcie. Biltong, snappy sticks, chili bites, a spicy one. And the dry ones, we have three kind of jerky. Zobaczcie, tutaj kiełbaski, różne takie mięska. Beef! All beef. The spicy, non-spicy and non-spicy. Dobra, tutaj są te steki takie, co myśmy jedli, także z krowy, wszystko takie przysuszone, na dole są bardzo ostre, a tutaj kiełbaski. Zajebiście. Pani, najpiękniejsze urodziny, naprawdę super, bardzo wam dziękuję. Było cudownie, najadłam się, prezenty dostałam. Ja się też bardzo cieszę, kochanie. Byliśmy w przepięknym miejscu, byłam bardzo wzruszona. Tak mi się podobało, mam nadzieję, że wam też oczywiście. Może to nie była taka impreza, wiecie, z szampanem, z tańczeniem i tak dalej, ale moja dusza tańczy w środku. Jeszcze nie ma północy, ja mogę ci zatańczyć, jak chcesz. Jeszcze będą mi tańcować. Słuchaj. No to zobaczymy, co się będzie działo. Ale jedzenie było naprawdę przepyszne. Dalej jestem pełny.
No. Tak? Jesteś nawet najedzony? Tak. O kurde, aż nie wierzę. Ja nawet cały lód zjadłam, bo on jeszcze przyniósł nam będzie dodatkowo, bo ja oczywiście jem ten lód. Na to deser. Zastępuje mi to picie wody. No. Czekajcie, pan powiem ile wyszło. 501 zł 33 grosze wraz z napiwkiem. Wszystko razem na 3 osoby, na jedzenie, super mięsko, super wszystko. 5 stóweczek, kochani, więc no wydaje mi się, że jak na Dubaj, to wcale nie jest aż tak dużo, co? No jest spoko. A tym bardziej, że za wysokiej jakości jedzenie. Tak, no steki naprawdę, mięso mają cudowne, pokazywałam wam. Obsługa, rewelacja, otwierają drzwi za każdym razem, wychodzisz na papierosa, w ciągu ktoś stoi. Więc no co, zakończymy ten dzień. Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli też pojechać właśnie w takie miejsce, do tych, jak one się nazywają? Do szmetelinku? Nie, butterfly? Jak się nazywa? Motyle! No, kurde, podpowiadajcie mi po polsku. Motylem byłem, ale utyłem. No, no nie, no my na razie jeszcze się za nim trzymamy. Zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj było bardzo gorąco, 47 stopni. Mieliśmy odczuwalną temperaturę. Bardzo gorąco. Więc naprawdę dobrze, żeśmy jeździli taksówkami. Ale wiecie, tam byliśmy. Wczoraj ja nie dowierzę. Przeszliśmy 10 km w takim upale. Jak on mi to powiedział dzisiaj rano, ja myślałam, że ja go zatrzaskam. Mówię, jak ty możesz takie rzeczy mówić? Od razu czułam się tak spuchnięta i wiecie, nogi mnie bolały. Już na samą myśl, że tyle przeszłam. Schudliśmy, ile brzucha zrzuciliśmy. Jakoś po tobie nie widać, kochanie. A no bo to ja jeszcze nie byłem w toalecie. To inna sprawa. O tak, dokładnie to nie chcieliśmy wiedzieć. Jeszcze nas zaczepili tutaj, wiecie, o perfumy, nie? I Dawid do niego walnął coś takiego. Jezu, ja myślałam, że on go po prostu ten zatłucza. Tak się spojrzał na on mnie. On się patrzy na niego, a Dawid do niego mówi, a ty skąd jesteś, bracie? Z Pakistanu? Jakby wzrok zabijał, leżałby tu. Ale jego koledzy się pytali, czy jesteśmy Ruscy, więc to samo. No nie, ja powiedziałam, że to tak się nie da, nie? No. Ale on po prostu zamurowało go, on stał i mówi, bracie, nie mów tego nigdy więcej, ja jestem z Abu Dhabi. Jeju, ale naprawdę tak go... To się zamyślałam, że on go zatrzyma. Więc kochani, nie mówcie tak, no ale co tam? No to ty masz nie mówić, jeszcze, bo oni wszyscy wiedzą, że jeszcze tak mnie nie zamknęli. Nie mów tak, upek. Dobra, koniec marudzenia, urodziny. Udane. Jeszcze udane. Się dzieje, skończy. No. No, a cieszy. My pokażemy wam, co będziemy jutro robić. Oczywiście razem będziemy na plaży najpierw się pomoczyć w tej dużej wannie. A później zobaczymy. No. Trzymajcie się, łapka w górę. A zostawcie łapeczkę, subskrypcję i udostępnijcie film na urodziny dla Foczki. Ja nie chcę prezentów, ja od nich nie chciałam w ogóle prezentów. Oni mnie tak zaskoczyli, naprawdę. Ja największy dla mnie prezent jest, że oni tu są ze mną. Naprawdę. Ja po prostu nic innego nie chcę, tylko być szczęśliwą, więc zróbcie mi to szczęście i dajcie łapkę w górę. To będzie dla mnie największy prezent urodzinowy. Nie, napiszcie mi milion komentarzy urodzinowych jeszcze. I udostępnijcie film, no. Tak. Buźka, pa, pa. Salut. Suba nie zapomnijcie. O.